Cześć Wam wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w nowym segmencie na tym kanale, segmencie, który nazwałem póki co warsztat, ale do tej nazwy bym się jakoś specjalnie nie przywiązywał, ponieważ jeszcze się nad nią zastanawiam. I segment ten powstaje po to, abym mógł dla Was przede wszystkim rozdzielić treści, które są bardzo techniczne, jak na przykład recenzje obiektywów, nie recenzje, ale testy obiektywów, czy jakieś tam zabawy ze szkiełkami, inne projekty do it yourself, od spacerów, od wypraw rowerowych, od wycieczek, tak żeby była jasność. Mam nadzieję, że ta forma jakoś zadziała i będzie również Wam łatwiej poruszać się po moim kanale. A pierwszą rzeczą, którą zajmę się dzisiaj właśnie w sekcji warsztat, jest obiektyw, który jest świeżą premierą i dopiero się pojawia, więc tym bardziej się cieszę, że dostałem możliwość, aby się nim pobawić. Ten obiektyw to Wiltrox 56 mm 1.7, który trafił do mnie dzięki uprzejmości Fototechniki i muszę przyznać, że nie miałem zielonego pojęcia, że ten obiektyw się pojawia, że ten obiektyw wychodzi, ponieważ jestem posiadaczem pierwotnej wersji 56, z tym, że ze światłem 1.4, która jest ze mną już no parę lat i po prostu nie zastanawiałem się, nie szukałem innych szkieł w tej ogniskowej, aby zastąpić albo w ogóle dołożyć do swojego zestawu, więc tym bardziej zaskoczyło mnie, że takie szkło istnieje. Paczuszka już u mnie jest, jest wyjątkowo mała i za moment przejdziemy do unboxingu, ale na wstępie chciałbym powiedzieć, że Fototechnika nie prosiła mnie o to, abym mówił o tym obiektywie, jaki to on jest super, albo jakie ma feature'y, jakich opcji możemy się w nim spodziewać. Nie, mam po prostu wolną rękę, aby przyjrzeć się temu szkłu, zobaczyć co ono potrafi, jak ono mi leży, aczkolwiek zostałem poproszony przez przedstawiciela Fototechniki, aby tylko powiedzieć na wstępie, że kupując ten obiektyw w polskiej dystrybucji i rejestrując go na stronie Fototechniki, link zamieszczam w opisie do tego filmu, jeżeli zarejestrujecie go w ciągu 60 dni od zakupu, uzyskujecie przedłużenie gwarancji aż do 5 lat, co wydaje mi się bardzo fair opcją. A teraz nie przedłużając, zapraszam Was już do swojego warsztatu, gdzie zrobimy szybki unboxing tego szkła. Ja go jeszcze nie otwierałem, więc będziemy to robić jakby razem. A więc no, zobaczmy co jest w środku i zapraszam Was do swojego warsztatu. No dobrze, najświeższa premiera Wiltroxa 56 mm 1.7 jest przed nami. Pacjent leży już na stole. Chyba pora zabrać się za otwarcie rzeczonego pudełeczka. Otwiera się szkatuła. Pudełeczko Wiltrox, 5 lat gwarancji. Tutaj rzeczywiście jest informacja, tak jak wspomniałem wcześniej, o możliwości wydłużenia gwarancji do 5 lat. Bardzo fajnie, że ta informacja nas od razu wita. Obiektyw oczywiście z dystrybucji Fototechniki. Zajrzyjmy do samego kartonika. Żadnych prezencików nie dali, nic. Pudełko jest bardzo ładne, klasyczne dość na Wiltroxa, poznikały czerwone wstawki, które znamy z wcześniejszych opakowań takich obiektywów jak 23, 33 mm, więc wszystko jest ładne, monochromatyczne. Pudełko otwiera się chyba standardowo, jak wszystkie do tej pory. Tak, może tak. O, bardzo lubię otwierać te pudełka. Wewnątrz tego rękawa tekturowego mamy kolejne pudełko, w którym znajduje się już obiektyw sam w sobie. Tutaj widzę, że są plomby, co jest no, ostatnio rzadkością w świecie foto, więc bardzo mnie to cieszy, że są plomby, ponieważ jest to mega przyjemne otwierać coś po raz pierwszy. Dobra, plomby zostały zerwane. Zobaczmy do środka. Go, 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 go. O, idzie bardzo powolutku, ale idzie. No, to jest tak zwany tight fit. Dobra, nie będziemy czekać, aż się wysunie. W środku karta gwarancyjna.
instrukcja. Ja nie będę się wdawał przy tym materiale w dokładne specyfikacje techniczne, po prostu skan podstawowych informacji na temat tego szkła, które znajdziemy na tej kartce. Wszystko wrzucam Wam teraz tutaj na planszy. No i mamy to, na co wszyscy czekamy. Najpierw skarpeta. Zobaczmy, jakiej jakości jest skieta. No, też się bardzo zmieniły te skarpety od czasów pierwszych Wiltroxów z autofokusem. Bardzo przyjemna, pewnie wyląduje wśród innych skarpet, których nigdy nie użyłem, gdzieś w jakimś kartonie. No i teraz to, na co czekamy, czyli woreczki, nie, żartowałem, czyli obiektyw sam w sobie. Tutaj dla porównania przyniosłem 56-1.4, pierwszą wersję chyba, to jest pierwsza albo druga, żebyśmy mogli sobie zobaczyć, jak one względem siebie wyglądają. Okej, dobra, to jest naprawdę małe szkiełko, no, bardzo małe jak na 56 portretową ze światłem 1.7. No powiem, że jestem miło zaskoczony rozmiarem szkiełka. No i co my tu mamy? Mamy oczywiście kapsel, który skrywa przednią soczewkę, średnica filtra to 52 mm, czyli standard. Dodatkowo informacje na temat ogniskowej jasności silnika i rodzaju specjalnego szkła ED i IF, które zostały wykorzystane do budowy tego szkła. Czyli poza kapselkiem mamy też osłonę przeciwsłoneczną. O, tutaj w porównaniu z pierwszymi Wiltroxami, które dawały osłonę metalową, tutaj mamy plastikową. Ale jest fajny, gruby plastik. Naprawdę to nie jest jakiś taki cienki cynkwajs. Więc no, spoko. Wolałbym, żeby była taka mała, ale metalowa. Nawet kosztem wagi, ale... No cóż, no i szkiełko. Kurczę, to przecież to jest... Jakie to jest małe. To jest taki gem, nie wiem, to jest jak kamień szlachetny trochę. Nie no, żartuję, bez przesady, bo jednak jest wykonany chyba w całości... z plastiku, chociaż tutaj jest chyba metal. Nie no, wykonany jest podstawowo. Jak na swoją cenę, to i tak sprawia dobre wrażenie, bo tam cena to jest tam chyba 700 czy 800 zł za to szkło, nie pamiętam dokładnie, więc nie bierzcie tej informacji na serio ode mnie. W każdym razie nie jest to drogie szkło portretowe, ale tutaj sprawia wrażenie spoko. Tutaj nic nie trzeszczy. Spoko. Pierścień. No nie ma żadnego w środku pyłku, który by go blokował. Spoko. Dobra, zobaczmy, co jest pod tylnym deklem. Standardowo mamy styki i metalowy bagnet. Nie ma tutaj chyba uszczelnień. Nie ma. To szkło w takim razie nie jest uszczelniane i raczej nie rekomendowałbym, żeby używać go w czasie, no, kiedy pada po prostu. No, jest złącze USB do aktualizacji firmware. Nie ma tutaj żadnych fajerwerków, żadnych przełączników. Obiektyw chyba utrzymany w takiej dość minimalistycznej, fajnej formie. Ciekawy jak obrazek. Zaraz zobaczymy, tylko przepnę to do swojego Fujifilm X-E4, który właśnie tutaj, o tutaj, teraz filmuję. Tutaj jest akurat założony obiektyw Wiltrox 13 mm 1.4. A, jeszcze przy okazji porównamy sobie wielkościowo 56 1.7 i 56 1.4. No nie wiem, jeżeli dla kogoś ważny jest rozmiar, aby szkiełko było jak najmniejsze. O wiele lżejsze, no i o wiele krótsze. Soczewka jest też trochę mniejsza, przednia w wersji 1.7, no co oczywiście jest powodowane trochę mniejszą przysłoną. Super, bardzo fajnie to szkiełko wygląda. No to teraz zrobimy mały może b-roll z tego szkiełka i zapinamy go do XE4. Okej, skoro formalności mamy już za sobą, to nie pozostaje nam nic innego jak to, na co wszyscy czekamy, bo ja również, czyli kilka sampli z obiektywu Wiltrox 56 mm 1.7. Zabieram Was na spacer po Toruniu.
Dzisiejszy spacer z tym maluszkiem zaczynamy w parku przy Bydgoskim Przedmieściu, ponieważ jest to wspaniałe miejsce, zwłaszcza teraz wczesną wiosną, gdzie możemy pofotografować właśnie świeże zielone listki, jakieś kwiatuszki, tak żeby zobaczyć, jak wygląda bokeh. I oczywiście wszystkie zdjęcia robię przy 1.7, ponieważ jak wiadomo, każdy obiektyw w większości poprawia swoje właściwości optyczne wraz ze zmniejszaniem przysłony, więc to nie byłoby żadne zaskoczenie, dlatego wszystko na 1.7. Wylądowaliśmy w jakiejś takiej trochę industrialnej strefie. Tutaj stoją maszyny, które pogłębiają Wisłę i chyba tutaj kilka fotek da się cyknąć, więc ja się rozglądam. Mam nadzieję, że nikt się do mnie nie przyczepi, bo to oczywiście teren prywatny, teren z zakazem wstępu, ale co tam. Udało się trochę pocykać w tej przestrzeni, nikt mnie nie pogonił, było całkiem spoko i w tym momencie już się zwijam tutaj z tej części miasta, uderzam bardziej do centrum i tam jeszcze trochę pofotografuję, ale ładnie świeci. O, tu by się fota przydała. A w mieście już zobaczymy, co wyjdzie. W każdym razie portretówka na street do miasta. Przelicznik 85 prawie milimetrów, no chyba spoko, zwłaszcza dla kogoś takiego jak ja, czyli trochę wstydzioszka, który też nie lubi niepotrzebnych interakcji, zwłaszcza tych, które zaczynają się: a co to, a po co to komu, a dlaczego pan, ja nie chcę, więc ja po prostu wolę takich sytuacji unikać, żeby się niepotrzebnie nie denerwować, więc taka 85, czemu nie, zobaczymy. Po tym krótkim spacerowym odcinku mam trzy takie główne spostrzeżenia odnośnie tego obiektywu. Niech będą cztery. Pierwsze, mega mały i naprawdę bardzo przyjemnie się nim fotografuje. Drugi, co jest dużym plusem, ostrzy autofokus na najmniejszym punkcie, na nieskończoność, bez żadnego pudła. I to jest jak najbardziej spoko, bo pamiętam, że 56 1.4 czasami potrafiła na takiej odległości się zgubić. Następnym spostrzeżeniem moim jest to, że autofokus potrafi zgubić się pod ostre światło, zwłaszcza kiedy fotografujemy na najmniejszym punkcie. Słońce teraz jest bardzo nisko, pada praktycznie prosto w obiektyw. To fajnie też pokazuje flary. No i ostatnim na ten moment, czwartym spostrzeżeniem jest to, że to jest mega ostre szkło. Oczywiście w podglądzie, oczywiście na ekranie, zobaczymy jak na komputerze, ale na ten moment no nie mam pytań. Tak sobie teraz myślę, który autofokus nie miałby problemu z fotografią pod tak dużym światłem. Jeżeli wiecie, jaki aparat z jakim obiektywem zawsze pod światło trafia, to dajcie znać w komentarzu. Lecimy dalej. Dzień już powoli chyli się ku końcowi, a mi nie udało się jeszcze dotrzeć do centrum, mimo że Toruń jest o wiele mniejszy od Szczecina, czyli miasta, w którym spędziłem większość swojego życia, ale pójdę do centrum jeszcze, może uda coś się cyknąć. Słońce powoli zachodzi, więc jest szansa na taki test, może w gorszych warunkach oświetleniowych. Póki co jestem mega zadowolony. Naprawdę jest sztosik i tak sobie teraz myślę,
czy chciałbym wracać do 56-1-4, znając jej charakter? No wydaje mi się, że to szkło ma trochę więcej charakteru od wersji 1-4. Pewno w necie niedługo pojawią się jakieś porównania, jakieś bardziej złożone recenzje. Na ten moment czuję, że no jest lepszy od tej 1-4, no jest lepszy. Co mogę poradzić? Ale wciąż istnieje ryzyko, że na komputerze nie będzie już tak fajnie. No ale póki co staram się, nie wiem jak to powiedzieć, enjoyować dzisiejszy dzień. Więc jakby płynąc na fali tego zadowolenia, lecę do centrum i zobaczymy, co tam wyjdzie. Witam Was z powrotem w moim warsztacie. Fotografie, które wykonałem podczas tego spaceru, a które Wy przed chwilą oglądaliście, zostały jedynie wywołane z RAW-ów, więc wszystkie korekcje, jakie Lightroom stosuje, zostały wyłączone, więc naprawdę było w te zdjęcia bardzo niewiele ingerencji, dlatego też widać, gdzie pojawia się winieta, jakie refleksy pojawiają się pod światło. To wszystko starałem się dla Was zostawić, żebyście mieli jak najbardziej realny ogląd na to, jaki materiał wygenerował ten obiektyw. I muszę Wam powiedzieć, że oglądając te zdjęcia na komputerze, no nie chcę powiedzieć, że mi szczęka opadła, ale naprawdę byłem pod mega, mega wrażeniem jakości, jaką wypluwa z siebie to szkiełko i wydaje mi się, że ciężko będzie mi wrócić do 56-1.4 po tym, co zobaczyłem, używając wersji 1.7. Również po tym, jak ona jest mała i jak lekka i z moim Fujifilm X-E4 chyba stanowi idealną parę, jeśli chodzi o takie krótkie telefoto. Są jakieś tam drobne minusy, przede wszystkim w kwestii budowy, ponieważ czuć, że to nie jest szkło za 1500-2000 zł, ale też nie czuć, że jest bardzo tanie, jest wykonane naprawdę z precyzją, wszystko jest dobrze spasowane. Wiem, że dla wielu osób problemem podczas używania tego obiektywu może być brak pierścienia, zmiany przysłony. Mi to nie sprawia żadnego problemu, bo w większości fotografuję i tak w trybach półautomatycznych, zwłaszcza podczas tych spacerów, aczkolwiek bardzo żałuję, że nie udało mi się przed premierą tego obiektywu sfotografować jakiejś premiery w teatrze, ponieważ no nic się aktualnie nie dzieje i w nic nie jestem zaangażowany. Premierę mam dopiero w przyszłym tygodniu i gdyby premiera tego szkła obsunęła się na przyszły tydzień, to na pewno materiał byłby bardziej zróżnicowany. Oczywiście będą się pojawiały kolejne materiały z tego szkiełka, bo chcę je sprawdzić bardziej dokładnie, więc na pewno za jakiś czas na tym kanale pojawi się update z mojej strony, co myślę na temat tego obiektywu i mam nadzieję, że wpadniecie zobaczyć, co się pozmieniało i jak pozmieniały się, o ile w ogóle, moje odczucia na temat tego szkła. W tym momencie jestem bardzo zadowolony, jestem pod ogromnym wrażeniem. Świetny kontrast, świetny bokeh, praktycznie, no nie praktycznie, no nie zauważyłem aberracji chromatycznych. No jeżeli to szkło kosztuje 800 zł z taką jakością, to wydaje mi się, że tutaj nie można się pomylić, sięgając po taki obiektyw. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego pierwszego odcinka z segmentu Warsztat i jako, że jest to odcinek premierowy, to wydaje mi się, że fajną inauguracją właśnie jest możliwość opowiedzenia w tym odcinku właśnie o premierze Wiltroxa 56 mm 1.7 dla mocowania Fujifilm X. Dzięki Wam bardzo i widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się ciepło. Cześć.